bezkosztowe zarządzanie w ochronie zdrowia. To jest nowy trend, nowa koncepcja, zupełnie zmieniająca podejście do organizacji placówek, w tym wypadku placówek medycznych. A więc chcemy wspólnie spotkać się z lekarzami, z pielęgniarkami, z ekspertami w zakresie zarządzania i porozmawiać, czy pewne postanowienia i zasady turkusowego zarządzania da się wdrożyć w codziennej praktyce. Byłaby to całkowita rewolucja, ale myślę, rewolucja korzystna i dla personelu medycznego, a przede wszystkim dla pacjentów, dla ich bezpieczeństwa. Turkusowe zarządzanie może nie potrzebuje jakichś wielkich zmian w prawie, chociaż takie zmiany w prawie też się pojawiają. Pojawia się prawo unijne, nowe dyrektywy, które mówią o tym, żeby pracownikowi zapewnić optymalne warunki do rozwoju osobistego, żeby stworzyć dogodne dla jego potrzeb warunki wykonywania pracy, więc prawo gdzieś tam zawsze jest w tle, ale przede wszystkim trzeba stworzyć pewną kulturę, tak jak tworzymy na co dzień kulturę bezpieczeństwa pacjentów, także również musimy stworzyć, jak gdyby oddolnie ludzie muszą chcieć zmieniać siebie, zmieniać zasady, odchodzić od pewnej hierarchizacji, od jakiegoś paternalizmu, feudalizmu, a na zasadach jak gdyby partnerskich budować relacje, lepiej, skuteczniej zarządzać, indywidualnie zarządzać, żeby pacjentom po prostu było u nas lepiej.